Cześć, witam serdecznie wszystkich. Z tej strony pan Rybka. Co u mnie? U mnie właśnie akwarium jest po restarcie całkowitym. Tu właśnie chciałem pokazać Christian 62. To jest twój glonojad. Sobie zajada. No dobra, przejdźmy do rzeczy. Musiałem zrobić restart. Dlaczego? Dlatego, że jak widzicie, jest już mniej żwirku. I jak chciałem korzenia włożyć, ruszyłem żwir, a tu z tego żółta woda, niebieska woda różnego koloru. Bo jak sami wiecie, jak mi ryby, mieczyki zdychały, to wlewałem różne lekarstwa. No i postanowiłem, że go po prostu zresetuję, bo już też roślinki mi nie rosły z tej właśnie z tych lekarstw. I po prostu były ochlapnięte, tak jak ta tutaj. Bodajże lotos. Była po prostu ochlapnięta, jak widzicie, już ładnie zaczyna rosnąć. Tutaj tak samo. Kryptokoryna, wszystko dochodzi do normy. Wszystko dochodzi do normy. I cóż tutaj jeszcze? Właśnie teraz zrobiłem sobie inaczej troszeczkę. Mikrozorium tu jest na tym korzeniu. Tu dałem taki korzeń z taką, jak to powiedzieć, jamą dla pielęgnic. Tu mam pielęgniczki z maroni i pielęgniczki kakadu, dwa samce kakadu, pięć samiczek. No i pielęgniczki z maroni, skalary. Jak widzicie, tu są skalary. Zrobiłem całkowity restart. Tu właśnie sobie anubiasy dałem do góry. Tu właśnie lubią się chować skalarki. No i cóż, tu jedna pani w komentarzu mi pisała, ile tych mam pant kierysków. No proszę panią, mam ich 11 sztuk. Tu na żwirku chowane. Niektórzy piszą, że na piasku muszą być. Przymusowo na piasku, a wcale nieprawda, bo na żwirku mi się chowają. Tak samo i w domowej akwarystyce, tak samo chowały mu się na żwirze. Dał na piach, to po prostu nie chcieli być na piachu, a były, przechodziły na żwir, bo podzielił to na pół. Pół dał z piaskiem, pół dał żwiru i pandy przechodziły na żwirek z piasku. A co tu u mnie? No mam tu właśnie trzy bocje wspaniałe. No na pewno powiecie, bocja wspaniała. Tu masz pielęgnicę. Będą ikrę składać kiedyś. No wiadomo, że bocja będzie wyjadać tą ikrę. Tej bocji nie będzie tutaj w tym akwarium. Tak samo i skalarów nie będzie. Będzie w innym akwarium. Zostaną tylko tutaj pielęgnice z maroni i pielęgnice kakadu. Oczywiście kirysy. Porozdzielam też trochę kirysów. Ale po prostu postanowiłem zrobić całkowity restart, bo miałem już naprawdę tego serdecznie dość. Także bynajmniej teraz wszystko zaczyna tu odżywać, tak jak dawniej miałem. A muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz w życiu coś takiego miałem, żeby zdrowy mieczyk pływał i za chwilę już leży na dole, zdechnięty. Także muszę się przyznać, że różne lekarstwa wlewałem i nie dało żadnego efektu, dopóki nie dodałem na to odrobaczenie, odrobaczyłem wszystkie ryby.
Także wszystko minęło. No i co tu jeszcze chciałem powiedzieć? Tu takiego korzenia dałem. Co wam ten korzeń przypomina, jak ma ktoś bystre oko? Jak ktoś zgadnie pierwszy, to dostanie ode mnie jakiś mały prezent do akwarium oczywiście. Jeszcze raz wam tak pokażę. Tak. No i tak z daleka jeszcze wam pokażę, jak ten akwarium teraz wygląda. W ten sposób. No i cóż, mam nadzieję, że będzie wszystko teraz w porządku. Ok. Aha, jeszcze do pani, której wysyłałem roślinki. Proszę panią, po prostu roślinki mi wzrost przyszedł tej paczki, bo córka zły dała adres i jeszcze raz pani to wyślę na... Oczywiście sam spiszę i wyślę pani te roślinki. Także na dzisiaj by było to wszystko. Pozdrawiam serdecznie wszystkich akwarystów i do następnego filmiku. Cześć.